No i zobaczcie. Kolejna odsłonka. Skalne. Bardzo góra Żdańskich. Bardzo fajnie wyniesione powyżej tego całego terenu. Wszędzie te cholerne jeżyny. Mamy i taką niewielką. Nękę. No ktoś to wybierał, to nie powstało samo. No i najładniejsze skałki w tym terenie. I największe. Moim zdaniem w tym miejscu także istniało jakieś wyrobisko. Wszystkie te ślady, wgłębienia nienaturalne wręcz i no przypuszczam, że to właśnie świadczy o tym, że na szczycie tego wzniesienia istniało kiedyś wyrobisko. Ja się dopatrzyłem kolejnego odsłonięcia i tym razem przypuszczam, że jest to największe. Jasne. No typowe wyrobisko. Nie ma wzmianki w jakiejkolwiek literaturze na ten temat. A skałki odsłaniające się w tym miejscu są oznaczone jako naturalne odsłonięcia. Tak wyglądają naturalne odsłonięcia. Nie ma mowy, panowie i panie. W tym miejscu była wielka odkrywka. Wapieni warstw Góra Żdańskich. Prawdopodobnie posłużyły one do utwardzenia autostrady, która od tego miejsca przebiega, nie wiem, 100-150 metrów, może troszkę mniej. Moim zdaniem będą to jakieś glony, jakieś porosty. Jestem ciekawy, czy taki gatunek został stwierdzony i opisany. Jest tego tutaj naprawdę sporo. Ja osobiście z czymś takim się nie spotkałem w żadnej odkrywce na Opolszczyźnie. Piękne miejsce. Idziemy do kolejnego odsłonięcia, które zauważyłem. No a tutaj są standardowe glony, które obrastają te wapienie. Tutaj pode mną kolejna odkrywka, tym razem przejdziemy się tutaj od górnej strony. No zobaczcie, z 4 metry wysokości to posiada, ale piękne progi.
No nie spodziewałem się czegoś takiego. Wiedziałem, że tutaj są skałki, ale... Ale że nie wygląda to aż... Tak interesująco. Widzę, że i nawet jakieś tutaj takie... Skrytki są porobione. Cudo. Podejdziemy tutaj od drugiej strony, żeby w miarę możliwości to wszystko jakoś jednak uwiecznić dla potomnych, bo nie wiadomo jak to będzie z naszą przyszłością. No i zobaczcie, piękna sprawa. Czy to można nazwać jaskinią? No ciekawe. Jest to troszkę małe jak na jaskinie, ale... No absolutnie nie są to naturalne odsłonięcia skalne, które w tamtej części... Teraz pokazuję, mogłyby tak wyglądać, ale to co jest tutaj powołane wśród tych drzew, są ewidentnie stare wyrobiska. Z masywu Heuma. Zobaczcie na zróżnicowanie warstw. Warstwa około 18 do 20 cm takiego wapienia płytowego. Tutaj już mamy taki wapień gruzłowaty. O szerokości około 40 cm. Znowu taki grubszoławicowy wapień płytowy. No i tak to właśnie tutaj wygląda. A te glony czy porosty znajdują się także i tutaj. Muszę się wcisnąć pod ten jeden nawis skalny. A może już zdecyduję się tutaj na chwileczkę chociaż przysiąść. O! Tak to mniej więcej wygląda. No ja się znalazłem pod tą głębszą półką skalną. No i zobaczcie, mieszczę się tu w całości. Powiem wam, że tego cholerstwa, tych kleszczy naprawdę już w lasach jest duża ilość. Od tych wielkości milimetrowej do tych większych lotnych gatunków, które mają w granicach 3-4 mm. Także ja się stąd będę powoli zawijał. No a ja znalazłem jeszcze tablicę informacyjną, o której nawet nie wiedziałem, że w tym miejscu może występować, ale nie ma tutaj nawet najmniejszej wzmianki o tych nawisach skalnych, tych niewielkich jaskiniach czy szczelinach, jakkolwiek to zwać.
czeka nas długa droga powrotna. Zawijamy się.